Cześć, byłem dzisiaj w Biedronce i kupiłem baton Ekipa Duo, wafel oraz nadzienie mleczne i kakaowe z prazoną kukurydzą. 2X19G. No to zapasamy do testowania. Nie mam warunków tutaj gdzie nagrać, bo jestem na obwodnicy. Już się trochę ciemno zrobiło. Tylko już dowezłem batona, się stopił prawie. O tak się właśnie prezentuje ten baton. Coś ciemno się zrobić jest. Nie wiem, co będzie dobrze widać. A się położymy. O, tak wygląda. No, będzie dobrze widać. To zaczynamy. Nieźle smakuje nawet, powiem wam. Takie chrupiące, to chyba waferek, od waferek. Fajnie w zębach chrupie. Fajnie wykombinowane to jest. Moja ocena to będzie 9 na 10. Gdybym miał polecić, to bardzo polecam. No, smak czuję w ustach nadal. Niestety, ale myślałem, że dowezę go batona, że ten baton jest twardy, że się nie roztopił. A jednak roztopił się. Bo w dotyku twardy był ten baton. Bo ostatnio jak byłem w Kraśniku, w Biedronce, to w dwóch Biedronkach nie było i w Kraśniku fabryce tym nie było. A dzisiaj pojechałem do Biedronki i jest. W pierwszej Biedronce znalazłem, w Kraśniku starym. Zamówiłem sobie dwa pudełka. Patrzcie, i co jest to znalazłem. Warka Ice Coffee. To na następnym filmie będzie testowane. Niestety słońce się skończyło. Jakby było słońce, lepszy efekt filmu był. Wygląda, a tak będzie zaciemnione będzie. No to tyle. Cieszę się, że znalazłem w końcu, że mogę przetestować dla was tego batona. Mam nadzieję, że ten film oglądałeś do końca i będziecie dać łapkę w górę do zasięgu. A napiszcie w komentarzu, co próbowaliście z tego batona. Bo mi bardzo zasmakował. Właśnie jestem na obwodnicy. Miałem nagrać na dworcu nowym autobusowym, ale tam MPEK stał. I się wstydziłem, bo kierowca siedział. No to na tyle, nie będę przedłużał. Chyba tyle. Mam nadzieję, że podobała się wam ta recenzja.